Siemanko, strony hodowcy, zrobił się kolejny odcinek. Dzisiaj nasadzimy białą szabą. Myślnik, udawana ćwoka. Nie wiem, bo teraz niby siedzi, bo kiedyś, pamiętacie, raz już chcieliśmy nacalić, to już tam tylko siadała rankami, wieczorami, a popołudniami w ogóle. A teraz niby popołudniami, rankami siedzi, więc zobaczymy, co będzie. Tam się pachnie spada. I wreszcie kurczaczki będą do ulokowanej szabo i sylki wreszcie, dwa dni później. Jeszcze dalsze wszystkie nie są. A zobaczcie, w najlepszym odcinku. Dobra, a my zaczynamy ją nasadzać. Mam nadzieję, że wreszcie siedzi, bo żeliwko też na pewno wejdzie. Mamy trzy szabo, trzy kochiny, trzy feniksy i trzy silki. Wszystkie po trzy, no oprócz brachno, bo brachny i kaczek. No. No mamy nadzieję, że wreszcie jakaś na usiądzie, jakaś, nie wiem, kochinka, silka, loska, bo te kaczki mamy 15 jajek kaczych, a na takiej szałotce nie dajmy, bo ona też jest mniejsza od białej, a też jak mamy znowu umrzeć tyle jajek, to szkoda, aby. Ona się jak nie wygląda, jak ona miała to zapchać. No. Czemu te gniazdo takie trochę tak jakby moje. Tak to chyba widać, że wykryła tylko. Teraz się nie poprawiał, bo nie chcę mi wyszło, ale to jest moje wsady. Teraz miejmy nadzieję, że nie ucieknie i będziemy ją zakrywać. A sumie wtedy nie ucieka, tak? Właśnie tylko za drugi dzień już jak chodziło. Ta ucieka, ta grosela. Co? Może zakryjemy teraz, żebyście też wiedzieli. Nie czuła, ale na świecie jest taki czas. Nie, bo to mam tak samo. Drugą. To jest to samo. To brak kartona. No i takie drzwi musiały strać na gniazdo, bo nie ma nic wyrzeć, ale raczej tylko do jutra, bo tam masz raczej ulokowane i jutro wszystkie będą kurczaki. Powinny być. U silki jeszcze nie wiem, no to potem przytulam wszystkie, bo tam jeszcze dwa były nienaziewane. A jeszcze cztery zostały jajka. No i w sumie to już tyle w tym odcineczku, więc dziękuję wam za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć.